Warto przyjechać do Meksyku, choćby z powodu kontrastów. To kraj szlachetnych i nikczemnych, chat i wieżowców, osłów i limuzyn, biednych i bogatych. Te dwa światy spotykają się podczas fiesty, dla której i ja tu przyjechałem. Hey, Miguel, over here. Simon! Najlepsza akrobata. Poklepiasz mnie. Nie spotkałem lepszego. Co słychać? Latem byliśmy w Europie, a zimą w Ameryce Południowej. Wróciliśmy na fiestę. Pasjonujące. Moje życie to nuda w porównaniu z wyczynami Simona Templera. Święty. W roli głównej Roger Moore. Teresa. Nie rób tego. Carlos Segovia z Wydziału Śledczego. Proszę z Frederikiem Ribasem. Odłóż słuchawkę. Dlaczego? Już dłużej nie mogę. Byłam cierpliwa, ale miłość nie może czekać wiecznie. Pomóż mi. Twój mąż nie żyje. Nie masz dowodów. Gaspar nie żyje, uwierz mi. Pokaż mi teczkę z napisem sprawa zamknięta. Usiłował zamordować prezydenta. Nie udało mu się. Był narzędziem w rękach wpływowych ludzi. Szukała go cała policja i ja też. Gdybyśmy go złapali, musiałby zdradzić nazwiska mocodawców, więc kazali go zabić? Na pewno. Ale nie wiemy, czy im się udało. Minęły 2 lata. Wszędzie mamy agentów. Gdyby Gaspar żył, wiedzielibyśmy. Policja nie wie o wielu rzeczach. Nie żyje albo wyjechał. Zaczekaj. Kiedy widzieliście go po raz ostatni? Podczas fiesty. Zniknął w tłumie. To był ostatni raz? Przysięgam. Dziękuję. Nie pozwolę ci na to. Zamierzam odnaleźć męża i nikt mnie nie powstrzyma. Widziałeś Teresę Alvarez? Tak. Chcę odnaleźć męża. Po takim czasie? Tak. Idź za nią. Zna wielu jego przyjaciół. Może wpakować się w kłopoty. Albo zaprowadzić nas do męża. Wątpię, ale miej się na baczności. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Gdzie zacznie szukać? Nie wiem, ale nie spuszczaj jej z oka. Możliwe, że odwiedzi Miguela Artigasa. Tego akrobatę? Może mieć związek ze sprawą. Występował w dniu zniknięcia Alvareza. Dziś też występuje. To niesprawiedliwe. Miguel je za 2 i nie ty. Po mnie od razu widać, gdy wypije choćby jedno piwo. Liczy się dyscyplina. Trzeba mieć sprawne ciało i mocne nerwy. Na pewno. I trzeba być punktualnym. Pójdę już. Zaczekaj. Opowiedz mi o Hiszpanii. Po występie. Od lat nie byłem w cyrku. Weź wejściówkę. Dziękuję.
Później wyskoczymy do miasta. Masz to jak w banku. Powodzenia. Proszę nie wchodzić, przebiera się. Jest sam? Z partnerem. Muszę z nim porozmawiać. Proszę mu powiedzieć, że przyszła Teresa Alvarez. Proszę zaczekać. Dziewczyna do ciebie. Wszystkie się za nim uganiają. Mówi, że to ważne. To Teresa Alvarez. Tylko się nie zagalopuj. Teresa, musiałam cię zobaczyć. Nie tutaj, obserwuję. Nikt mnie nie widział. Teresa. Wciąż jesteś piękna. Często o tobie myślę. Będąc w Meksyku, zawsze mam nadzieję, że przyjdziesz na mój występ. Mamy sobie tyle do powiedzenia. Byłeś przyjacielem Gaspara. Przyszedł do ciebie tamtego dnia. Dokąd go wysłałeś? Tracisz czas. On nie żyje. Nie wierzę. I ty też nie. Masz rację. Powiedz, dokąd go wysłałeś, a już nigdy nie będę cię narażać. Chcesz go znaleźć? Muszę spróbować. Zabiją cię. Wolę zginąć. Dokąd go wysłałeś? Zaraz zaczynamy. Przebierz się. Nie możemy tu rozmawiać. Obejrzyj mój występ, a potem... Pójdziemy na kawę. Przyrzekasz? Przyrzekam. Miguel, please! Witam ponownie. Dobry wieczór. Jesteśmy przyjaciółmi Miguela, może więc proszę oglądać występ. Przed państwem najlepsi akrobaci. Miguel Artigas i Pedro. To nie był wypadek. Zawiadomię policję.
Śród z wiatrówki ugodził go w prawe ramię. Postrzał na pewno go zdekoncentrował. Kto mógł to zrobić? Nic nie mów. Muszę. Ukryłem Gaspara w ciężarówce jadącej do San Pedro. W ciężarówce? Avenida Santa Bravo. Potrzebujesz pomocy świętego? Prezydent brał udział w defiladzie wojskowej i nagle... Czy mogę ci ufać? Byłem przyjacielem Miguela. Padły dwa strzały. Kule uderzyły w ścianę pałacu. Wszyscy wskazywali na dach i zobaczyłam postać z karabinem. Krzyknęłam, że widzę mordercę. Nie wiedziałam, że to był mój mąż. Alvarez. Dwa lata temu pisały o nim gazety. To on zorganizował zamach. Znał wszystkich ludzi zamieszanych w tę sprawę. Byli wysoko postawieni? Tak. I nadal są. Tak sądzę. Nie ujawniono ich nazwisk. Jeden z nich, albo ich człowiek, strzelił do Miguela. Niepotrzebnie z nim rozmawiałam. Nie obwiniaj się. Wiele osób nie chce, żebyś odnalazła męża. Dlaczego? Podobno nie żyje. Najwidoczniej żyje. Dziwne, że i ty żyjesz. Nie znałam jego wspólników. Ani jednego? Nie. Ale wiedziałaś, że próbował obalić rząd. W Ameryce Południowej połowa młodych mężczyzn to planuje. Nie brałaś tego na poważnie. Mężczyzn należy traktować poważnie, ale nie trzeba im wierzyć. Muszę jechać. Do San Pedro? Tak. Miguel nie podał adresu. To mała wioska. Potrzebuje pomocy świętego. Co miał na myśli? Nie wiem. Ale ja wiem. Chciał, żebym ci pomógł. Sama sobie poradzę. Porozmawiamy w drodze do San Pedro. Wynajęli samochód. Powiedzieli, dokąd jadą? Słabo słyszałem. Vasquez będzie ich śledził. Nie. Templer od razu go zauważy. Wykorzystamy agentów. Święty się nam przyda. Przyciąga kłopoty jak piorunochron gromy. Jaką rolę odegrał Miguel? Poszedł na kilka spotkań. Zrobił to dla Gaspara. Wiedział za dużo. Nigdy się nie dowiemy. No ja w tym głowa, żeby się dowiedzieć. Nie jest ci za gorąco? Nie. Chciałem sprawdzić, czy pękniesz pierwsza. Jedziemy od 6 godzin i język wysechł mi na biurze. Fatera? Mówi HL7. Templer właśnie się zatrzymał.
Dobry wieczór. Poproszę sześciopak piwa. Z daleka? Można tak powiedzieć. Do Durango? Saltillo? Może. Wystarczy? Tak. Adios. Adios, señor. Piwo. Proszę. Prosto z lodówki. Jak powiew zimnego wiatru. Ugasi każde pragnienie. Mam rozkaz pana zatrzymać. Dlaczego? Minął pan 10 policjantów, śledząc tamten samochód. Więc zostanie pan przesłuchany. Komu zapłacić za piwo, panu czy policji? Mnie. Jak dotąd znaleźliśmy stóg siana? Jak znajdziemy igłę? Nie będzie łatwo. Myślę o ostatnich słowach Miguela. Potrzebuję pomocy świętego. Co to może znaczyć? Nie mam pojęcia. Chcesz się poddać? Nigdy. Ryzykujesz. Nie jestem tego warta. Co to znaczy? Przekonasz się. Vengo! Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Potrzebne nam dwa pokoje. Dwa? Tak. Garcia! Przyjechaliście z miasta? Może? Zjecie coś? Umieramy z głodu. On was zaprowadzi. Stać. Przeszukać go. Chwileczkę. Bez numerów. Jest pan aresztowany. Za co? Nie ruszę się, jeśli nie zobaczę nakazu. Mamy rysopis i numer rejestracyjny wozu. Simon Templar. Chodzi o morderstwo. Idziemy. Bez numerów albo strzelę. Pójdę z tobą. Pani zostanie. Rób co każe i nie wychodź z hotelu. Przepraszam, Juan Pepito Casamegas. Została pani sama w obcym miejscu. Jeśli mogę się na coś przydać, bardzo pan miły i znudzony. W życiu handlarza bielizną nic się nie dzieje. Potrzebny mi pokój.
Chciał mnie pan widzieć? Dlaczego trzymacie mnie tu i nie pozwalacie nawet zadzwonić? Takie mam rozkazy. Nie wolno się panu z nikim kontaktować. Kto wydał te rozkazy? Nie mogę powiedzieć. Sukienki, zabawa i szampan. Uwielbiam fiestę. Mogę się przesiąść? Proszę. Dziękuję. Nowy gość je sam. Nietowarzyski. Szczęk trzeciego widelca bardzo by się przydał. Przyjrzała mu się pani? Komu? Mężczyźnie, który przyjechał po was. Nie zauważyłam. Dlaczego? Bez powodu. Jest pani zdenerwowana. Jakieś wieści od przyjaciela? Nie. Byłbym niegrzeczny, gdybym spytał, czy kogoś zamordował? Chyba tak. Przepraszam. Zaprowadzę cię do męża. O 10:00 przechadzaj się po Calle de Paz. Będę czekał. Nikomu ani słowa. Wieści od przyjaciela? Nie. Przepraszam. Jest pan wolny. Od tak? Tak. Nie będzie wyjaśnień ani przeprosin? Chodziło o odciski palców i porównanie broni. To nie pana szukamy. Kim była ofiara? Policjantem. Został zamordowany po pańskiej wizycie w jego barze. A moja broń? Dostanie ją pan. Tędy, proszę. Dziewczyna, która ze mną była, wyszła? Poszła do pokoju. Nie ma jej. Był pan tu cały wieczór? Od obiadu. Wyszła. Teresa! Miałaś zostać w hotelu. Co tutaj robisz? Później wyjaśnij. Teraz. Dostałam liścik. To pułapka. Wracaj. Teraz mi wierzysz? Nigdy nie słuchasz? Uciekł? Jest tutaj. Spójrz. Aleja odważnego świętego. Miguel powiedział to przed śmiercią. Avenida Santa Brava. To tutaj przysłał twojego męża. Do którego domu? Numer 4. Uniósł 4 palce. Nożownik zniknął. Przypadek? Nie wiem. Dostaliśmy adres od Miguela Artigasa. Znaliście mojego syna? Jest pani jego matką?
Tak. Niech Bóg się nade mną zlituje. Nazywam się Templer, a to Teresa Alvarez. Nie chcę z panią rozmawiać. Byliśmy z Miguelem w chwili śmierci. Wejdźcie. Nie pochwalałam tego, co robił Miguel. Wiedziałam, że pewnego dnia zginie. I stało się. Mój syn nie żyje. Odszedł pełen spokoju i odwagi. Powiedział, że panią kocha. Przyjechaliście mi to powiedzieć? Chcę zapytać o męża. Miguel przysłał go tutaj, to prawda. Spędził tu dwa dni. Kiedy dowiedziałam się, co zrobił, wypędziłam go. Dokąd? Płakał i nie chciał jeść. Dokąd się udał? Pojechał na północ ciężarówką. Zawiózł go kierowca z wioski. Sebastian Ibanez. $190-$200. Mów. Zawiozłem go do La Quinta. Gdzie to jest? W górach. Dlaczego tam? Wiozłem tam ziarno. Było mu wszystko jedno. Chciał się stąd wydostać. Dał mi ten zegarek. To jego. Gdyby ktoś cię wypytywał, nic nie pamiętasz. A to dla pewności, że nic sobie nie przypomnisz. Adios. Si, señor. Wiejmy, zanim wytropi nas nożownik. Daj mi kwadrans. O co chodzi? Nie znam pana. Tych dwoje. Co im powiedziałeś? Nic. Przysięgam. Mów. Pytali o Gaspara Alvareza. Zabrałem go do La Quinta. Dalej. To wszystko. Przysięgam. Proszę znów nas odwiedzić. Dokąd to? Jeszcze nie wiemy. Do La Quinta? Na południe. Szczęśliwej podróży. Adios, signore. Adios, signore. Do zobaczenia. Sprawdź teraz. Nie ma go. Może się wystraszył. Wątpię. Ktoś mu zapłacił, żeby się ciebie pozbył. A ja nie płacę ci nic za pomoc. To niesprawiedliwe. Nie narzekam. To za uratowanie mi życia. Muszę to robić częściej. Co za widok. Zatrzymaj się. Co się stało? Hamulce. W
Skacz. Nie mogę. Nic nie jest? Chyba nie. Wysiądźmy. Co się stało z Hamulcem? To sprawka tego z nożem. Dlatego nas nie śledził. Mam tego po dziurki w nosie. Przepraszam. Usiądźmy. Co teraz? A co proponujesz? To pustkowie. Nie mijaliśmy nikogo. Nie martw się. Ruch nasila się przed świętami. Chce mi się pić. Mnie też. Nie myślmy o tym. Powiedz mi o Gasparze. Gdzie go poznałaś? To było dawno. Przyniósł mojemu ojcu petycję. Ojciec był politykiem. Kiedy na niego czekał, wyjaśnił, o co mu chodzi. Nic nie zrozumiałam. Ale Gaspar pięknie mówił. Chciał walczyć z niesprawiedliwością, bronić ideałów. Zakochałam się, kiedy mi o nich opowiadał. Matka Miguela go nie polubiła. Dla Gaspara porażka to śmierć. Kiedy nie wypełnił zadania, na pewno się załamał. Dlatego zastanawiam się, czy żyje. Mógł popełnić samobójstwo. Spokojnie o tym mówisz. Słuchaj. Znów się spotykamy. Co się stało? Mieliśmy wypadek. Nic wam nie jest? Nie, ale samochód jest do niczego. Chętnie was zabiorę. Przyniosę torby. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy długo czekać. Często zjawiam się w porę. To moje hobby. Rzeczywiście. Jedziecie do La Quinta? Od początku pan wiedział. O zachodzie słońca będziemy na miejscu. Nie mamy telefonu. Można nadać telegram. Gdzie? W nocy biuro jest nieczynne. Co mogę zrobić z samochodem? Nie mamy tu warsztatu. Możecie przenocować i zjeść zupę. Do rana nic nie da się zrobić. Rozumiem. Jesteśmy na terytorium bandytów. W La Quinta uzupełniają zapasy. Policja i wojsko nie dają im rady. El Rojo jest niekoronowanym królem tych ziem. Większość jego ludzi to zbiegowie. Co pan proponuje? Udawajmy biednych i zachowujmy się spokojnie. Zjemy i pójdziemy spać. Rano będzie lepiej. Przyniosę torby.
Jeśli ludzie El Rojo to bandyci, Gaspar z powodzeniem mógł ukryć się wśród nich. Masz rację. Wiem. Nic nie powiemy naszemu znajomemu. Dlaczego? Zawsze pojawia się w odpowiednim momencie. To dziwne. Co to za jeden? Nie wiem. Chyba nie jest przestępcą. Raczej policjantem na tropie Gaspara. Co zrobimy? Uderzmy w stół, może nożyce się odezwą. Padron? To pani Alvarez. Szuka męża. To pospolite nazwisko. Powiedz, komu trzeba, a może dowiemy się czegoś. Uncommon fruit. Buenos dias. Dostanę kawę? Ktoś na pana czeka. Tak szybko? Dobra robota. Simon Templer? Tak. Przyprowadzę panią Alvarez. Okay, amigo, lead. Prowadź. What is the fun was? Nie jedzie. W drogę. Nie. Dzień dobry. Wybieracie się na przejażdżkę? Proszę wsiadać. Nie nadaje się do takiej zabawy. Nie chcę jechać. Proszę wsiadać. El Rojo chce pana widzieć. Nie mogę odrzucić zaproszenia. Macie aparat? Nie. No, I'm sorry. Pity. Przyjaciele mi nie uwierzą. Jedziemy. Koniec drogi? Grubas i dziewczyna zaczekają. Pan pójdzie pieszo. Hasta later. Cop there. On foot. Jeśli zaczną strzelać, uciekajcie. Uważaj na siebie. Taki mój los. Nienawidzę pani. Niewygodnie się na nich jeździ. I co? Co teraz? Czekamy. Musimy być cierpliwi. Czujny jesteś. Unieś ręce. Wysłużona broń. Pistolet zabójcy. Nie pasuje do ciebie. Po co tu przyjechałeś? Chcesz umrzeć? Nie zupełnie. Ty jesteś El Rojo? Ostatni dinozaur. Przyjrzyj się. Kim jesteś dla dziewczyny? Nazywa się Teresa Alvarez. Pomagam jej odnaleźć męża. Jako łowca nagród czy zbir? Jako przyjaciel. Kłamiesz. A ten grubas?
Niewiele o nim wiem. Poznaliśmy go po drodze. Ponoć jest handlarzem. A gdzie trzy niedźwiadki? Zostawiliśmy je z krasnoludkami. Chcesz zobaczyć Alvareza? Zaprowadzę cię. Lucito, przyprowadź ich. Idziemy. Przyjechał tu dwa lata temu. Był zaszczuty. Błagał, żebyśmy przyjęli go. Był inteligentny. A tacy szybko marnieją w małych społecznościach. To Alvarez? Pozwoliłem mu zostać. Zmarniał. Pewnej nocy spadł z wysoka. Rozumiem. Cieszę się. Gaspar? Niestety. Nie żyje. Upadł z wysoka. Nie żyje. To było dla niego jedyne wyjście. Jeśli chce go pani opłakać, zostawimy panią samą. Zjecie ze mną kolację. Potem zdecyduję, co z wami zrobić. Lucito, pilnuj jej. Lucito lepiej radzi sobie z bronią niż z patelnią. Za to wino jest przednie. Kradniemy tylko najlepsze. Proszę opowiedzieć mi o mężu. Na pewno się zmienił, kiedy tu przyjechał. Był nieszczęśliwy? To już przeszłość. Po co ją rozgrzebywać? Proszę mi powiedzieć. Nienawidził siebie. Za co? Zabrakło mu odwagi. Spudłował umyślnie? Za mocno pociągnął za spust. Znienawidził swoją słabość. Słabość czy człowieczeństwo? Gaspar Alvarez wierzył w ideały, w przyjaciół. I musiał przełknąć gorzką prawdę o nich. To nie walka ze mną go zabiła, tylko prawda. Jaka jest ta prawda? Ideały nic nie znaczą. Nie miłość, tylko nienawiść łączy ludzi. Wierzysz w to? Jeśli bym nie wierzył, już dawno byłbym. Zasada numer jeden, nie ufaj nikomu. A zwłaszcza kobietom. Są szczere jedynie, kiedy działają pod wpływem impulsów. Ale kiedy czekają dwa lata, co chcesz powiedzieć? Że to podstęp. Przyjechaliście po mnie. Wykorzystaliście ją. Jeśli chciałbym cię dopaść, przyjechałbym sam. I załatwiłbym cię dziś przy skale. To był mój pomysł. Chciałam odnaleźć Gaspara. Człowieka, który cię nie kochał? I który poślubił cię dla koneksji twojego ojca? To nieprawda. Zrobił to dla pieniędzy. Kochał mnie na początku. Nienawidził cię. Zaprzeczysz? Nie. Więc dlaczego tu jesteś? A ty, grubasie?
Jesteś z policji, od razu wyczułem. Tak. A ty jesteś Gaspar Alvarez. Też to wyczułem. Odłóż strzelbę i zachowuj się jak mężczyzna. Jeśli nie zadzwoni jutro do Mexico City, zaroi się tu od policji. Zabiłem El Rojo. Było we mnie tyle nienawiści, że jego ludzie się mnie bali. Przejąłem dowodzenie. Wyjdziesz z tego. Sprowadzimy pomoc. Kochasz mnie, prawda? Powiedz to. Kocham cię. Naprawdę go kochałaś? Nie. Skłamałam. Po co tu przyjechałaś? Jesteś dobrym człowiekiem, ale to nie tak, jak myślisz. 3 miesiące temu zakochałam się w mężczyźnie, który jest wszystkim tym, czym Gaspar nie był. Moja wiara zakazuje mi rozwodu. Teraz mogę ponownie wyjść za mąż. Nie przyjechałam sprawdzić, czy mój mąż żyje, ale by upewnić się, że umarł. Zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Jacek Brzostyński.